Cześć, Jamie, ja nazywam się Kalika, to jest 60 sekund, czyli krótko o nowościach ze świata gier. Microsoft poinformował, że Xbox One nie został zaprojektowany do użytkowania w pozycji pionowej. Ponoć w chwili obecnej około 80% posiadaczy Xbox 360 stawia konsolę poziomo. Kolejna informacja, już dzisiaj rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata League of Legends. Na ekranie możecie teraz zobaczyć, jakie drużyny ze sobą zawalczą. Quantic Dream ujawniła budżet gry Beyond Two Souls, który wynosi mniej więcej 20 milionów euro. Dla porównania poprzednia gra studia Heavy Rain kosztowała około 17 milionów. Nie robi to jednak takiego wrażenia, gdy pomyślimy o GTA V, które miała budżet większy o jakieś 10 razy. A skoro jesteśmy już przy produkcji Rockstara, to po 3 dniach od premiery przekroczyła już zysk ponad miliarda dolarów. I to by było na tyle w tej odsłonie w 60 sekund. Mówił dla was Karlik, trzymajcie się, na razie, cześć!